Cześć. Hej. Małgosia Podmód. Witajcie. Dzisiaj zapraszamy na szejka potreningowego, ale również na pysze drugie śniadanko. Dokładnie. Będzie taki bardziej węglowodanowy. Bardzo słodki. Słodki, ale tak dobrze słodki, czyli nie będzie miał dodanego cukru, absolutnie. Będzie słodki od naturalnych owoców, po tak, prostu. Tak, zebranych z mojego ogrodu, tak. Przemiksowanych wcześniej. Tu Gosia zmiksowała z węgla. Tak, własną krwawicę, ale to nie krew, to maliny. Do tego banan, który dostaniecie wszędzie. Ten jest akurat wyjątkowo mały, bo to jest eko banan, ale można kupić normalnego banana. Mleko kokosowe, ryżowe. Tak. Biedronka Lidl. Można kupić, też można użyć jakiekolwiek inne mleko roślinne lub normalne mleko, jeżeli wolicie. I odżywka. Odżywka białkowa, dodamy sobie do tego, żeby sobie podkręcić i smak, i białeczko w tym potreningowym szejku. Biała czekolada i malina. Kosmos. Lepiej być nie można. Kosmos, po prostu kosmos. Zapach mega. To co, zaczynamy od tego, co się musi zmiksować, czyli banana jednego. Tak, proporcje, słuchajcie, naprawdę nie mają znaczenia. Na oko tak zwane. Ja wolę konsystencję taką bardziej, taką bardziej, jakby to był deser. A ja bardziej płynną. Więc wtedy trochę, to robimy średnio. Tak. Jak użyjecie mleka takiego gęstego kokosowego, to będzie bardzo tłuste. My po treningu jednak tych tłuszczy aż tak dużo nie potrzebujemy, jak chcemy, żeby to białeczko. No na drugie śniadanie. Dokładnie. Na śniadanie jest białkowo tłuszczowe, oczywiście. No, to co, dodajemy sobie tą... Rewelacja. Trzy miareczki. Dadzą nam dokładnie 27 gram białeczka w cudnym smaku. Dwa. Moje miarki. Tak powinna wyglądać miarka, ok? To cała reszta to jest moja nadmiarowość tutaj. Wolna interpretacja, tak? Może się minimalnie utlenić banan, ale wystarczy, że dodacie trochę soku z cytryny, ale to i tak wiecie, o co chodzi, jakie są w środku wartości. Na pewno najlepiej jest takie owocowe rzeczy pić od razu, wtedy mamy pełny zasób tej witaminy C, nie? A tak jak nam się troszeczkę utleni, to będzie jej mniej, ale i tak jest to bardzo wartościowe. Piękne. Oczywiście możecie bardziej to zblendować. Okay. Tara. Wióreczki kokosowe, tak, na wierzch, czekajcie, może tu. Troszeczkę tak, żeby było dla klimatu, żeby pięknie wyglądało. O, zobaczcie, oszronione lodem. Można dodać więcej, akurat wiórki kokosowe dodaję praktycznie do wszystkiego. Też nasi pacjenci, którzy są behawioralnie przyzwyczajeni do tego, że lubią takie drinki, jak żeśmy wcześniej rozmawiały, a la McDonaldowe, jest to świetna, zdrowa alternatywa. Prosta. Dokładnie. Do zrobienia zawsze. Próbujemy? Pewnie. Razem? Pewnie. Tak. Jest taki dobry. Oddaję. Nie, super, smakuje. W ogóle jeszcze lepiej niż myślałam z tym białkiem. A to białko podkręca smak tych malin, bo też jest malinowe. I ta biała czekolada w smaku. No i fajne jest to. Można wrzucić, nie? Na pewno, bo jak jest gorący dzień, to możecie sobie albo kruszony lód, albo kostki lodu. Można to też bardziej rozwodnić mlekiem, bo Gosia lubi właśnie takie bardziej wodniste. Ja zawsze robię takie prawie w konsystencji, wiecie, że łyżka stoi. I po prostu, no kto by nie chciał takiego zasiłku potreningowego, nie? No. Rewelka. Jest dobra, to idziemy na trening może wreszcie. Tak. Smacznego. Smacznego.